Witajcie, z tej strony Husiek, witajcie w kolejnym odcinku Solo. Witajcie w ogóle tak wyjątkowo, bo w niedzielę nagrywam to w sobotę, ale jest w zasadzie późno przed moim wyjazdem i tak dalej. Dlatego nie dostaliście w sobotę odcinka, a dostajecie właśnie w niedzielę, a w sobotę był hardcore, o ile się nie mylę, o ile nie zapomniałem go upublicznić. Chyba nie zapomnę raczej, bo to jest przed tym. Słuchajcie, dzisiaj znajdujemy się w tym pomieszczeniu, gdzie jest Thermal Expansion i tutaj sobie też wydzieliłem miejsce, w zasadzie jest dużo tutaj wolnego miejsca na Towncrafta. Stwierdził ktoś tam chyba w komentarzu nawet ostatnio, że dobrze będzie tutaj właśnie zrobić, bo jest dużo miejsca się marnuje i tutaj sobie właśnie dzisiaj przygotujemy takie podstawy. A w międzyczasie jeszcze wam będę chciał powiedzieć, że tworzy się aktualizacja, duża aktualizacja paczki Hushboxa, która będzie miała na celu w zasadzie wprowadzenie dużo nowych raczej dungeonów, czy tam powiedzmy, jeszcze nie wiem co dokładnie wlukamy, ale ogólnie takiej przygodowej wersji trochę niż samej wersji takiej technicznej, ale to wszystko dowiecie się w zasadzie niebawem. Myślę, że nad tą paczką jeszcze troszeczkę pracy zejdzie, ponieważ jest dopiero dzisiaj 6 dla was, 7 grudnia, więc myślę to spokojnie 2-3 tygodnie, gdzieś tak. Nie wiem co później będzie, czy będę musiał jakoś tak wszystko przeaktualizować, poprzenosić, czy jak to zrobię. W każdym choć razie coś tam wymyślę. I teraz właśnie przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz, o której miałem wam powiedzieć, a raczej mieliśmy się na nią wybrać i chyba tym się dzisiaj też trochę zajmiemy. Właśnie po ten czarny kwiat. W zasadzie nie wiem, nie przeczytałem sobie komentarzy, bo całkiem mi to wyleciało z głowy ostatnio. Ostatnio skąd ten, kurczę, dokładnie gdzie ten biom się może znajdywać. I tak jakoś, zapomniałem po prostu o tym, zapomniałem całkowicie. Dobra, ale poszukajmy sobie, a tu mamy alchemię, artefakty. Dobra. Research table, no i właśnie tutaj będziemy potrzebować ten table, okej. Teraz tak, zobaczmy, czy ja mam w ogóle jakieś inksinki. Jak to się pisze, kurde, fucking bitchin. Ink i chyba nie mam żadnego. A nie, mam 4. Dobra, to sobie 4 zrobimy od razu. Czekajcie, póki ja już jestem jeszcze tutaj, to sobie powrzucam rzeczy do moich skrzynek. Stone Sword to się mi nie przyda w ogóle kompletnie. Ja tak w ogóle to sobie zrobiłem nowy kill off. Wyborny kopacz. Tutaj mamy jeszcze ten stary kill-off. Kto był w zasadzie na live'ie, to widział. Wyborny kopacz jest zrobiony. Poleciliście mi taki, więc robiłem taki. Aha, to drzewko mam sobie posadzić. Kurczę, już mam tutaj te dwa plecaki. Wow. O, tutaj się zmieszczą. Na razie dam je tutaj po prostu, bo w plecakach jeszcze mam rzeczy z piekła i tak dalej. Więc trochę tego mam, ale tym się zajmę dopiero tak rozdzielaniem na chillu po prostu. Powiedzmy, że w poniedziałek. Tylko nie wiem, czy będziecie chcieli w poniedziałek live'a jutro, jak sobie to wszystko rozdzielam taki na chillu, czy jednak nie. Jeżeli byście chcieli, to dajcie znać w komentarzu. To myślę, że coś spokojnie ogarniemy. Dobra, ja tutaj sobie wpiszę Towncraft. Okej. I poszukajmy sobie tak. Tylko pytanko, czy ja będę miał tutaj te rzeczy. A owszem, mam. Dobra, Vitesse Majonez. Aha. Dobra. Tutaj dwie sztuki tego. Tego oczywiście Arcane Work Table nie mogę podejrzeć. Jeszcze jakbyśmy znaleźli ten cały śmieszny tłuszcz. Dokładnie. Nie. To jest jakieś chyba ulepszone, nie? Właśnie jeszcze jak Infused Scribing Tool. Jest ciekawe, jaki on jest.
Dobra, ale poszukajmy tego zwykłego. O, dokładnie ten zwykły. Buteleczka. Okej, okay. Raz. O. Tylko jedna sztuka mi wystarczyło. Czegoś mi brakuje, pewnie buteleczek. Ale dobra, nieważne. Dobra, aha, jeszcze ten Arcane, aha, czyli jeden table jeszcze. O kurczę, jeszcze muszę mieć różdżkę. Iron Nugget, Workbench, Iron Nugget, Iron. Iron. Nie wiem, kurczę, jak się robiło te nuggety, fucken. Co ja pozapominałem, szczerze mówiąc. Iron Cup. Iron Cup. What the fuck? Czekajcie, będziemy tutaj mieli taką opcję. Ja sobie wpiszę tutaj Iron Cup. A, czyli czyli standardowo chyba możemy sobie. A, dobra, niech będzie. Czyli na szczęście nie jest źle. Aha, jeszcze jeden stolik potrzebuję. Jeszcze sobie wpiszemy stolik. Table. Towncraftowy table, dokładnie ten table. Mhm. Okej. Okay. Teraz tak, znowu wrócimy sobie do Towncrafta. Towncraft, dokładnie. I my potrzebujemy tą standardową różdżkę. Okej. Jak to szło? Dokładnie, czyli potrzebujemy dwie sztuki tego. Okej. No i zrobiłem trzy. Fok. Dobra, i stick. Oczywiście nie mam. Wood sobie zrobimy. Patyka. Okej, mamy patyka. Tam już nie będzie tutaj potrzebne. Dobra, i robimy sobie pierwszą standardową naszą różdżkę. Okej, jest. Dobra, te gold nuggety też tutaj. Boże, gold nuggety. Iron nuggety wrzucimy. Iron też tutaj wrzucimy. Teraz tak, dobra. Myślę, że gdzieś tutaj to wykurzymy. Zostanie sobie to. Okej, okay, ale różdżkę sobie odbierzemy. I tutaj sobie postawimy do odkryć. Okej. Okay. Dobra, mamy standardowe aspekty. O, już jak na samą myśl, jak sobie pomyślę, że kurczę, tymi aspektami się będziemy musieli zajmować, to aż mnie coś trzepie. Aha, jeszcze potrzebujemy kociołek. Pamiętacie o kociołku? Alchemia. Cauldron i go musimy cyknąć, dobra. Ale pod cauldronem potrzebujemy jeszcze wiadro lawy przynajmniej. Lawa. Okej, nie ma. Bucket. Bucket. Okej, jedno. I teraz potrzebujemy żelazo. Iron. Cauldron się robiło tak, dokładnie tak. Okej. I my potrzebujemy jeszcze ciut żelaza. Wrócz lawy. Ja mam dzisiaj z tym żelazem. Żelazo. Może sobie tutaj go damy? Myślę, że będzie całkiem spoci. O mój Boże, powiedziałem jak wertes. Spoci. Echusiek, to jest spoci. Dobra, klik. Jest lawa. Okej. Okay. I charybari. Yeah. Dobra. Teraz potrzeba wódki, znaczy wody. Wódki to może nie. Ja sobie tam wleję, zobaczę, czy się będzie gotować. Czy wszystko... Jakie tu mają? Później sobie najwyżej zrobimy taki zbiorniczek, tank.
Okej, poczekajmy, zobaczmy, czy się będzie gotować. Ha, dobra, gotuje się, dobra, działa. Dobra, czyli tak, mamy cauldron, mamy crafting i mamy research table. Tutaj będziemy mieć jeszcze to miejsce na to takie coś dużego. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze, co ja tutaj potrzebuję. Czy czegoś nie pominąłem? Nitor. Aha, jeszcze potrzebuję papier. Dokładnie, papier. Nie toaletowy, ale papier. No i słuchajcie, no i pasuje mi się wybrać też, kurczę, na... Boże, 6 sztuk. Jak jest trzcina? Trzcina sugar... Sugar cane. Dokładnie, sugar cane. Pasuje mi się wybrać, kurczę, na... Nie wiem, jak się robił papier, kurde. Fuck and bitchin. Chyba po 3, nie? Pasuje mi się wybrać na poszukiwanie tego dziadostwa. O, z Darkcraftu też możemy zrobić. No dokładnie, po 3, tak jak mówiłem. A to w sumie nie potrzebujemy. Piek. Ze stack na razie wystarczy. No i musimy poszukać tej czarnej, kurde, rośliny, bo to dosyć szybko się kończy. I gdzie się nam papier rzucało? Jezu, to się wrzucało tutaj? Nie pamiętam. Ja pierdykam. Tararara. A może się nie wrzucało? Nie wrzucało się. You need... Co tu jest? Pisze tools and paper to get this research. Scribing tools. Pewnie będę potrzebował tego przy sobie. Dokładnie. O, i mamy Nitor. It's a Nitor. No i jak widzicie, stałe łączenie. Nie mam żadnego pojęcia. Nie mam żadnego pojęcia, z czym to się łączyło. Okej, okay, powietrze ten... Kryształ? Nope, nie pamiętam. Patrzcie i uważnie się uczcie, nie pamiętam. Ale z tym się powinno połączyć. Ale to się ze mną nie połączy z tym. Aha! Ale to się powinno połączyć. Dobra. Jakoś to wyszło. No widzicie, mamy Nitor. Przynajmniej odkryty. I naprawdę, będzie tego sporo tej roboty. Najgorsze, wiecie co wychodzi? Najgorsze to jest to, że ciężko zdobyć te aspekty. To jest naprawdę najgorsze. Najgorzej, jak brakuje aspektów, ale to myślę, że jakoś sobie damy radę. Teraz się zastanawiam, kurczę, do którego piecaka ja wrzuciłem właśnie do tego swoje oko. Dobra. Okej, książkę. Tam w ogóle się przyda mi jeszcze chest. Może być jedna kryształowa, nie? Chyba tak, przecież ona jest nawet sporo. Nawet duża, nie? I będzie dobrze. O, idealnie. Tutaj sobie będę wrzucał takie typowo tamcraftowe rzeczy. Będą na razie w tej skrzyni. Tu się zagotuje. No i musimy się wybrać oczywiście na poszukiwania tego śmiesznego, czarnego kwiatu. Ale przed tym ja się jeszcze muszę odsączyć z expa. Okej, myślę, że jak się odsączę, będzie w miarę bezpiecznie, że miałbym to gdzieś stracić czy coś. Już dawno powiem, że nie zginęłem w Minecraftie, więc dobrze jest. Okej, spływa. Miałem to wymienić, tą rurę na tą z Ender Eye'o, no ale na razie jeszcze działa. Dobra, no i tak, no i dłuższa wyprawka. Oczywiście pada. Kurde, tak sobie myślałem, że o czymś zapomniałem, no i oczywiście zapomniałem. Czasami nie wiem, co mam w ręce włożyć, bo tutaj Timecraft, bo tam trzeba jeszcze pozbierać tego i tak dalej.
a tutaj mogę spokojnie sobie ładować mój jetpack, który aż prosi, żeby go naładować, więc niech się jeszcze naładuje. Ja sobie w międzyczasie zostawię sobie te rzeczy, które są z Tinkera, bo jeszcze mam tam parę rzeczy. Jeszcze jakby ktoś nie widział, to widzicie, mam jeszcze już przepalany kobalt. Na razie sobie go tutaj postawiłem jako bloki i tak dalej. To muszę zlikwidować. Ten tank pójdzie tutaj, chociaż w zasadzie mogę go już nawet cyknąć. Mam przy sobie wręcz? Nie mam przy sobie wręcza, więc muszę to zniszczyć ręcznie. Okej, okay, jeszcze tutaj. Dobra, i jeszcze tu. Kurczę, ale pada deszcz. Pada deszcz. Nie lubię, jak w Minecraftie pada deszcz. Zresztą tutaj też, jak pada, to też nie lubię. Okej, okay, dobra. I teraz tak, tutaj się wbijemy tym. Uc, okej. Okay. A tu damy to. Okej, okay, pięknie, ładnie. Teraz pytanko, czy będę mógł to tak podłączyć? Pytanie, czy będzie do tego szło, bo tutaj widzicie, mamy jakiś jakby zawór u góry, nie? Może, nie wiem, nie jestem teraz pewny, czy będzie działać, czy nie będzie działać, więc dla mojej pewności, dla mojego spokoju po prostu to podłączę od góry. Dobra, teraz tak, żeby sobie tam trafić. O, ra. Okej. Okay. Oczywiście tu mi braknie, ale dobra, tam nikt nie będzie widział, więc... Ej, dawaj. Nikt nie widzi. Tutaj zatkamy ten, a później sobie jeszcze tutaj dorzucę niebieski, zielony kamień. Okej, okay, dobra. Myślę, że będzie w miarę okej. Okay. Aha, tu jeszcze muszę załatać, bo myślałem, że tutaj dam ogólnie ten zbiorniczek, ale dają go jednak z tamtej strony. No jest okej. Okay. Dobra, tutaj mamy skrzynkę, gdzie zostawiam swoje wszystkie takie rzeczy typu tinkerowych, przynajmniej na razie. No i na razie to są ogólnie zaczątki tego tinkera, ale powiem wam szczerze, jakoś nie wiem, nie urywa, szczerze mówiąc, dupki mi ten tinker. Także nie wiem, być może on faktycznie jest lepszy i fajniejszy, ale na razie w każdym razie jest tak, o, średnio. Tu się jeszcze ładuje. Dobra, to w międzyczasie sobie smyknę po jakieś żarcie. Nie wiem, co będę jadł. A na przykład będę jadł kanapki. Okej. Okay. Dobra, aha. To sobie mogę wrzucić. To też. To w ogóle pójdzie do kosza. Bo nie potrzebuję takiego. To może iść tu. Wiaderko z wodą prędzej mi się przydaje, abym gdzieś tam miał jakąś lawę czy coś, to sobie wezmę wiadro z wodą. Okej. Okay. Już się mi dalej ładuje, ale 17 tysięcy już jest okej. Okay. Dobra, kanapka. Plecak by mi się jeszcze przydał, nie? Powiedzcie, że ten jest pusty. Ha, okej. Okay. Zakładam. Dobra. Fakt, nie mam. Ale tak, dobra, cyk. Nie mam jeszcze hełmu, ale to tam hełm nie jest jakoś ważny. Dobra. Teraz pytanko, gdzie będzie ten czarny biom. Także jego będę poszukiwać. I podejrzewam, że w poniedziałek jednak na lejwie nie będzie tego układania surowców, a będzie dalsze poszukiwanie po prostu tego czarnego biomu, gdzie mogę zebrać sobie te czarne kwiaty. Więc dobrze było, żebyście mi napisali w komentarzu jednak dzisiaj pod odcinkiem, jeśli ktoś z was gdzieś takie coś widział, to dajcie znać, bo ja teraz sobie lecę, ale zaraz będziemy kończyć, bo tak mówię, że mam jeszcze zaraz wyjazd poza miasto. A dobrze by było, żebym na poniedziałkowym live'ie znalazł. Także umówmy się w poniedziałek o 21 równej, o 21 live.
na Twitchu. Boże, wróć, Husiek, co ty mówisz? Na Hitboxie. Na Hitboxie, link macie w opisie, więc tam sobie możecie już wejść, zafollowować i tak dalej. Ja oczywiście jutro jeszcze dam informację o live'ie w poniedziałek. Tak, żebyście nie przegapili, 21 poniedziałek live z Hitboxa. Myślę, że będziemy się wszyscy dobrze bawić. Oczywiście wezmę sobie Maję do pomocy i myślę, że szybko znajdziemy te czarne kwiaty. Dobra, to ja już sobie wyruszam. Ja tutaj nie będę w zasadzie leciał daleko, bo Maja będzie w domku. Oh my fucking god. What the fuck? Widzicie to, co ja? Przecież takie te świątynie występują na pustyni, a niech cholera jasna na Silk Glades. LOL. Lololololololo. Okej. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Seidl. Bronzłot. O, może się przydać. Tin też sobie wezmę. O, bombka. Iron. Gold. Klaw. Stawów traveling też się może przydać. I gold. No i oczywiście TNT. Dobra. Okej, okay, czyli tak, teraz mogę śmieci zostawić. To, 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 to. I w zasadzie byłoby... O, na tyle. Dobra. Lole lol. O, to mamy jeszcze... Tu mamy jeszcze Dungeon. Latający. Tu też mogą być fajne rzeczy, więc jak już... Więc jak już tutaj jestem, to się... Stwierdzę, że w rypie tutaj. Okej, okay, to sobie wezmę. O, się może do czegoś przydać. Okej, okay, mamy skrzynkę, a w skrzynce... Buteleczki, buteleczki nam się przydadzą. Pamiętacie? Nie miałem buteleczek, więc zaoszczędzę na szkle. What the hell? Dobra, no i jesteśmy. Oczywiście małe jakieś zawirowanie. Wyskoczył mi błąd z programem. Znaczy w programem? Znaczy może nie tyle co z programem, ale... Coś tam OpenGL, także podejrzewam, że gdzieś tam może sterownik coś popsocił, czy coś. W każdym razie już jest dobrze. Jesus Christ. Co jest? A, lag. Patrzcie, same kurde szklane buteleczki. Holy crap. Bonsai. Dobra. Jestem cały i zdrowy. Na szczęście. Myślę, że gdzieś w tamtym kierunku się udamy w poszukiwaniach tego czarnego kwiatu. Ja sobie muszę jeszcze sprawdzić, jak ten biom się dokładnie nazywa. Gdzie występuje ten czarny kwiat. To wtedy będę miał większą pewność, jak już będę na tym biomie, że o, ten kwiat występuje tu i tu. Więc to będzie dobre. Chociaż zaraz zobaczmy, czy ja sobie go mogę teraz podejrzeć. Home. Wróć. Tutaj będziemy mieć taum, 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 taum. Fucking bitch, jest dokładnie to. I on... Dead Bloom. Aha, fajnie. Dead Bloom, czyli na jakimś, kurde, podejrzewam, niezbyt przyjaznym będzie. Niezbyt przyjaznym biomie. Niestety nie mogę sobie podejrzeć, gdzie on może występować, ale zaraz sobie poszukam w necie, gdzie jest Dead Bloom. Dobra, znaczy gdzie występują takie kwiaty, na jakim biomie. Dobra, słuchajcie, ja tutaj sobie zostanę na tym drzewku, bo będę tutaj czekał na Maję. No i w poniedziałek oczywiście widzimy się na live'ie o 21:00. Szukamy
czarnych kwiatów, które przydadzą się do Towncrafta. Później, jak znajdziemy już te kwiaty, to zajmiemy się troszeczkę Towncraftem, a raczej pozyskiwaniem aspektów. Także cóż, dzisiaj Wam dzięki za uwagę. Oczywiście, jeśli Wam się dzisiaj podobał, łapka w górę, im więcej, tym lepiej. Komentarz na dole i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, pa pa!